Jak mieć święty spokój, gdy straszą nas cyberatakami? Dzisiaj pokażę, jak zabezpieczyłem moje podwórko. Są proste metody i możesz zrobić dokładnie tak samo. Nazywam się Bernard Fruga. Ja nie tylko pracuję cyfrowo, ale też to mi daje dużo frajdy i dużo przyjemności. Przejdźmy do rzeczy, zaczynając od pytania, no to w czym jest problem? Otóż, wraz ze wzrostem napięcia militarnego, Widzę też coraz więcej włamań na skrzynki mailowe, na konta facebookowe, na wszelkie zasoby cyfrowe. Pewno też słyszę od swoich znajomych czy współpracowników, że coś jest na rzeczy, że coś się w tym obszarze dzieje. Ja myślę, że nie jest to przypadek. No i rzecz jasna, na pierwszej linii ataków takiej sytuacji to są ci ludzie, którzy są aktywnie zaangażowani w sytuację społeczno-polityczną. No takie osoby to muszą się profesjonalnie zabezpieczyć i to nie dla nich jest ten filmik. Natomiast. Ty i ja damy sobie radę takimi prostymi środkami, które za chwilę pokażę. Jak przygotowałem się do tego materiału, to usłyszałem, że Główną, najczęstszą przyczyną kłopotów informatycznych takich cyberataków to nie są jakieś brutalne ataki, tylko podstępne wkręcanie użytkownika w przekazanie danych do logowania oszustowi. To działa tak, że wydaje ci się na przykład, że masz do czynienia z logowaniem do strony Facebooka, ale w rzeczywistości ty wpisujesz dane na podrobionej stronie włamywacza, podajesz mu swoje hasło, oczywiście swój login, nawet wpisujesz to jednorazowe hasło, które przed chwilą dostałeś czy SMS-em, czy w aplik aplikacji. No i on już ma dostęp do Twojego systemu. Brzmi przerażająco, natomiast jest sposób na takie numery. Podobno jest tylko jeden skuteczny, i to jest taki plastikowy kluczyk USB Key. A ja go tutaj mam, on, on tak wygląda. I teraz, gdy się loguję, to muszę włożyć ten kluczyk do portu USB. No i nawet jeżeli ja bym nie zauważył, że dana strona jest podróbką tego Facebooka, to kluczyk nie da się zrobić w konia i on nie przekaże żadnych danych oszukańczej stronie. No i teraz jakiś kluczyk, jakieś wsadzanie do USB. Chcę ci pokazać, że korzystanie z tego kluczyka jest banalnie proste i każdy to ogarnie. Zobacz, krok po kroku. Po pierwsze, kupiłem kluczyk tu link jest na dole w opisie pod filmem zalogowałem się do Facebooka i dodałem ten kluczyk jako zabezpieczenie logowania. I to już wszystko. Od tego momentu Facebook prosi o kluczyk przy każdym nowym logowaniu. Na smartfonie nie muszę podłączać tego kluczyka do USB, dlatego że mogę go tylko przybliżyć do obudowy smartfony i on działa przez NFC, czyli przez ten sam system, który jest wykorzystywany do płatności mobilnych. Oczywiście, taki kluczyk można zgubić. No i co wtedy? Tak, no ale klucz do domu też można zgubić. No i co wtedy? No wtedy do domu masz drugi zapasowy klucz. No i tak samo tutaj. Ja przy sobie mam ten główny klucz, natomiast w bezpiecznym miejscu trzymam drugi klucz, który też oczywiście dodałem do Facebooka. Znaczy, Facebooka tutaj podaję jako przykład, dlatego że Facebook, Google, Twitter, inne systemy to są te wszystkie miejsca, gdzie właśnie stosuje tego typu zabezpieczenie, czyli ten YubiKey klucz. No tak, kupując dwa klucze, wydasz kilkaset złotych. No to chyba dużo, tak? No ale ile. Byłbym gotów zapłacić za odzyskanie dostępu do przejętego przez włamywaczy mojego systemu. No, a ja sobie myślę, że byłoby to dla mnie warte. Rząd wielkości więcej niż ten kluczyk, niż takie dwa kluczyki nawet. Także ja się nie zastanawiałem, czy mogę sobie pozwolić na Yubiki. No, Ja powiem, że po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie mieć takich kluczyków. I obstawiam, że tak samo jest w Twojej sytuacji. No tak, ale innym tematem są jeszcze hasła. No bo w większości portali i stron, z których korzystam, nie jestem w stanie użyć tego YubiKey. Po prostu mam się tam zalogować hasłem. No to pytanie do ciebie. Czy pamiętasz hasła do wszystkich stron, na które się logujesz? Jeśli odpowiedziałeś tak, to może to znaczyć albo, że Twoje hasła są za łatwe, albo co gorsza, wszędzie używasz tego samego hasła. Jedno wyjście jest gorsze od drugiego. Ja się przyznam, że ja nie pamiętam żadnego hasła. Co więcej, ja nawet nie pamiętam tego głównego hasła, którego używam do logowania do mojego systemu, bo to hasło ma ponad 40 znaków. No tak już sobie wyobrażam jak teraz spoglądasz na mnie na ekranie, pewnie jak na niegroźnego wariata, no bo jakiś że normalny człowiek ma takie długie hasła. Albo zapytasz no to, Bernard, to ile ci zajmuje wpisanie takiego hasła? No to na potrzeby tego filmu zmierzyłem, zajmuje dokładnie 5 sekund. 5 sekund. Hasło ma 40 znaków, znowu wyczuwam taki twój pytający wzrok. Nie, ze mną jest wszystko w porządku. Dlaczego tylko 5 sekund? Dlatego, że ja muszę zapamiętać tylko te kilka znaków, które są na początku tego bardzo długiego, około 50 znakowego hasła. Zobacz, jak to działa. Ja z głowy wpisuję początek hasła, potem naciskam przycisk na kluczu YubiKey, no i pozostałe 38 znaków, jest wpisywane z tego kluczyka. I znowu także to jest prostsze, niż sobie możesz wyobrażać. Pokażę Ci to znowu krok po kroku. Czyli tak, pierwszy krok zainstalowałem aplikację YubiKey Manager. Drugi krok włożyłem klucz YubiKey do gniazdka USB. Trzeci krok stworzyłem 38-znakowe hasło i zapisałem je w tym kluczyku. I po czwarte i ostatnie, w systemie zmieniłem hasło, wpisując z głowy krótkie hasło i od razu wciskając przycisk na kluczyku. No i od teraz wpisanie mojego systemowego hasła wymaga na początku wpisania tego krótkiego hasła z głowy i naciśnięcia przycisku na kluczu. Tutaj jest wykorzystana taka funkcja YubiKey, który po włożeniu do portu USB. Jest widziany tak, jak klawiatura USB. I to zarówno na laptopie, tablecie, smartfonie. Czyli te 38 znaków tej długiej części hasła, one wskakują do maszyny jak z klawiatury. No i powiedzmy sobie, dobra, czyli mamy załatwiony temat tego głównego hasła do systemu, no ale przecież pytałem Ci o te wszelkie hasła, tak? Takie jak ja tam używam np. do księgarni Bonito, czy na bilety PKP. No to gdzie ja mam te hasła, skoro ja mówiłem, że ja w ogóle haseł nie pamiętam? Otóż u mnie te hasła są zapamiętane w menadżerze haseł, który mam zainstalowany na komputerze. No i jako, że działam w ekosystemie Apple, no to ja używam ich menadżera haseł. Ale jest sporo innych dobrych menadżerów haseł. Tutaj na górze po prawej stronie podaję link do filmu człowieka, który przystępnie, jasno i konkretnie mówi na ten temat. Także tam się dowiesz, jakie są menadżery haseł, który warto. Kupić no bo to jednak bezpieczeństwo to warto sfinansować, nie korzystać z darmowych rozwiązań i który ten menażer haseł używać. No ale ja, podobnie też jak ty, korzystam też ze stron, gdzie poza hasłem mamy też zabezpieczenie przez takie jednorazowe. Kody z aplikacji, to są zwykle takie kody sześcioznakowe. Sześć znaków trzeba napisać, tak na przykład jest na Allegro. Zwykle działa to w ten sposób, że instalujesz dla tych kodów aplikację Google Authenticator albo Microsoft Authenticator na swoim smartfonie, no i tam dostajesz te kody, gdy się potrzebujesz logować. No to ja się przyznam, że ja tak nie robię. Ja po raz kolejny sięgam po ten klucz YubiKey i tutaj mam te kody jednorazowe. Ale dlaczego? Co jest złego z tymi aplikacjami na smartfonie? Nie. Wszystko jest ok. Ten Google Authenticator i ten Microsoft Authenticator to są dobre i bezpieczne aplikacje, tylko że one są bezpieczne tak długo, jak długo bezpieczny jest twój smartfon, czyli aż jakiś malware nie przejmie nad nim kontroli, nie dostanie się do urządzenia z poziomu administratora, no i nie dostanie się do tego skryptu, gdzie są generowane te kody. Inaczej mówiąc, ja wolę, żeby. Ten skrypt do generowania kodów był w moim kluczu, a nie na moim telefonie. Natomiast oczywiście muszę mieć aplikację, żeby te klucze odczytywać. W związku z tym mam tam zainstalowaną taką aplikację Ubico Authenticator. Ta aplikacja jest zupełnie pusta, aż do momentu, gdy ten klucz Ubiki będzie w USB, albo będzie przyłożony do NFC i wtedy dostaję te moje kody. Mi się wydaje, że to już wystarczająco ci naopowiadałem, jak sprzątałem to moje podwórko, jeśli chodzi o superbezpieczeństwo. No i teraz już wiesz, dlaczego ja śpię spokojnie. Pewno zapytasz, no ale czy to, co pokazałem jest na 100% bezpieczne? Czy ja mam pewność, że nikt się do moich systemów nie włamie? Otóż nie, nie mam takiej pewności, bo ja mam przekonanie, że wszystko, co zostało stworzone przez jednego człowieka, to jakiś inny człowiek w końcu złamie takim czy innym sposobem. Tylko myślę, że przy tym, co zabezpieczamy i czego teraz używamy, to tego typu zmartwienia nie są ani moim, ani Twoim zmartwieniem. To jest wystarczająco dobre zabezpieczenie, jak na wyzwania dzisiejszych czasów. Mam nadzieję, że pokazałem to przystępnie. Wiesz, no, moją intencją było to, żeby powiedzieć, że używanie tego klucza YubiKey nie wymaga talentów informatycznych i każdy może z tego skorzystać. Tutaj pokazuję jeszcze inny film, który może Cię zainteresować. Proszę Ciebie też. Podziel się tutaj w komentarzu, co było dla Ciebie jasne, a co jeszcze chciałbyś dopowiedzieć. Zwykle cieszy mnie kontakt z Wami poprzez komentarze, no i tak dlatego serdecznie zachęcam do komentowania. To tyle na dzisiaj. Pogodnie Cię pozdrawiam.